Dla niej ta rzeczywistość stawała się pewnym wyzwaniem. Ona była pasjonatem, ale pasja to też jest cierpienie. Może uczyć, czym jest życie, że życie jest służbą. Pojmowała świat w duchu piękna. To piękno miało u niej jedno źródło, był nim Bóg. Ona niosła światło, światło Chrystusa. Przysięgam na honor i miłość ojczyzny, że wchodząc do organizacji Zachód, dołożę wszelkich sił, starań i zdolności do odzyskania niepodległości i wolności Polski i pomnożenia Rzeczpospolitej na Zachodzie. W najciemniejszych nawet zakątkach i momentach życia zawsze miała nadzieję. Te nadzieje dawała innym.